Wielkie Derby Śląska będzie mógł zobaczyć ponad 24 tysiące kibiców. Jak przekonuje prezes spółki Stadion Tadeusz Dębicki, obiekt jest w pełni gotowy na to wydarzenie. Będzie funkcjonował nowy kontrolerum, ten widoczny w narożniku południowo-zachodnim, bardzo nowoczesny dla w sumie 14 osób. Policja i kierowanie imprezą masową wyposażone w system monitoringu wizyjnego. W tej chwili jest 156 kamer w pierwszym etapie. Oczywiście system PPOSZ. To jest to, czego nie widać, a co czuwa w ocenie Straży Pożarnej. Bardzo nowoczesny system, który praktycznie powoduje, że pożarowy obiekt broni się sam. Wielkie Derby Śląska to ogromne wydarzenie sportowe. Ważne przede wszystkim dla kibiców, dlatego w organizację meczu angażują się także i oni. Od 2 miesięcy pracujemy nad hymnem. Hymn będziemy nagrywać 9 lutego w Zabrzańskim Domu Muzyki i Tańca. Tam też wszystkich Państwa serdecznie zapraszam. Skład załogi, która tworzy ten hymn, znaleźli się przedstawiciele kibiców. Osoby delegowane z klubu, osoby delegowane z miasta. Przygotowuje się też oprawa. Oprawa będzie niespodzianką, nie będziemy tutaj mówić, co dokładnie na niej znajdzie się. Będzie na pewno okazała i pójdzie szeroko w świat. Klub rozpoczął już zakrojoną na szeroką skalę kampanię promocyjną. Przygotowano także liczne atrakcje dla kibiców. Większości z nich nie chciałbym zdradzić, zdradzę tylko jedną. Wspólnie tutaj z kibicami, z właścicielem klubu przygotowaliśmy gadżet otwarcia. Proszę, może dalej zaprezentujemy. Każdy kibic obecny na stadionie na Wielkich Derbach Śląska otrzyma taki oto szal dwustronny. Górnik zawsze z jednym. Nazwa wydarzenia, czyli Wielkie Derby Śląska, to jest część druga. Wielkie Derby Śląska już 21 lutego. Bilety na to spotkanie można już kupować. Dokładnie o godzinie 12 ruszył nowy klubowy system sprzedaży biletów. Sprzedaż będzie się odbywała poprzez dwa adresy tak naprawdę strony. Kibic przyzwyczajony do adresu bilety.górnikzabrze.pl będzie przekierowywany na nowy adres. To jest biletyarenazabrze.pl. Jak widać, portal już jest uruchomiony, więc kibice, którzy gdzieś czujnie czekali na dzisiejszy dzień, to mogą śmiało już dzisiaj zakupić sobie bilet. Po wejściu na stronę należy założyć swoje indywidualne konto. Po wypełnieniu formularza i potwierdzeniu tożsamości można kupić bilet. Bilety będą dostępne także w punktach stacjonarnych, m.in. w sklepie Górnika Zabrze na terenie klubu oraz w jego filii w Galerii Zabrze. Sama mama mi mówi, żebym się badała. To ona mi powiedziała, co i jak zrobić. Ona mnie wprowadziła w to wszystko, więc wszyscy z mojego otoczenia raczej mają tą świadomość. Niestety taka postawa nie jest powszechna, na co wskazują najnowsze dane. Nawet 40% kobiet nie odpowiada na wysłane do nich zaproszenia na badanie cytologiczne. Szacuje się, że nawet 13% kobiet nigdy w życiu nie było na badaniu cytologicznym. Dalej kobiety, szczególnie w mniejszych miejscowościach, krępują się pójście do ginekologa i właściwie oprócz ciąży nie uważają, żeby było konieczne w jakikolwiek sposób się do niego wybierać. Staramy się właśnie to zmienić przez przede wszystkim rozmowę, przez pozytywne podejście do tematu. Bo nic nie odstrasza bardziej niż śmiertelna powaga, podkreślają uczestniczki Pink Lips Project. Jeżeli podejdziemy na poważnie do takiego problemu, to najczęściej kobiety uciekają, boją się. A jeżeli to będzie przez zabawę, to wszystko jest odbierane tak na ciepło. Na ciepło, czyli na kobieco. Dlatego taniec na róże i kreatywne podejście do profilaktyki raka szyjki macicy dają doskonałe połączenie. Wiedzą o tym instruktorki pole dance, które w akcji z różowymi ustami biorą udział już drugi rok. Nie każdy ma styczność, nie każdy chodzi do lekarza tak codziennie. Nie do każdego to dociera, natomiast poprzez taką zabawę gdzieś tam można dotrzeć do osób, które normalnie nie chodzą do lekarza na co dzień. Zajęcia pole dance i karnawałowa zabawa połączone z profilaktyką były jedną z propozycji w ramach projektu. Tak naprawdę wiele działo się na całym Śląsku. Pierwszy raz udało nam się współpracować z Modą Farmacją i nasze różowe stoiska pojawiły się na wydziałach farmacji w Sosnowcu, a także mieliśmy warsztaty Pink Lips w Katowicach połączone z tańcem pole dance, ponieważ już drugi rok z rzędu staramy się promować ideę pozytywnej profilaktyki onkologicznej, takiej kobiecej z dużą ilością różów. Ale to nie koniec. W lutym różowe stoiska pojawiły się
również na kilku wydziałach Politechniki Śląskiej. Dlatego organizatorzy zachęcają do śledzenia akcji na Facebooku. Kilka tygodni intensywnych prac i dzielnicowo ośrodek kultury w Biskupicach przy ulicy Kossaka zmienił się nie do poznania. Kilkudziesięcioletni budynek, który od ponad 15 lat integruje lokalną społeczność, wypiękniał od zewnątrz i dzięki odświeżeniu zyskał nowy wygląd. Jesteśmy po zakończeniu prac w dwóch ośrodkach. Biskupice są trzecim ośrodkiem, który nam się udało skończyć w zeszłym roku, pod koniec roku. Prace, które były realizowane, były to typowo termomodernizacyjne prace z wymianą stolarki okiennej, drzwiowej, drobne prace, które wyrównywały, wiadomo, ściany, kolory tych ścian. Obiekt wygląda przepięknie. Cały remont kosztował nas 730 tysięcy, w tym aż 88% to są koszty kwalifikowane, pozyskane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Warszawy. Reszta jest dofinansowane przez miasto Zabrze. To jednak nie koniec inwestycji. W Parku Hutniczym na potrzeby Miejskiego Ośrodka Kultury rewitalizowany jest zabytkowy obiekt. Sala jest przepiękna i wygląda z zewnątrz bardzo, bardzo ciekawie. Jesteśmy szczęśliwi, że będzie kolejne miejsce, z którego będą mogli skorzystać mieszkańcy oraz animatorzy kultury. Sala będzie posiadała swoją scenę. Na razie jesteśmy na etapie prac podstawowych, czyli wymiany stolarki i docieplenie ścian od wewnątrz, bo akurat przy tym budynku jest docieplenie, ale od wewnątrz. Wymiana wszystkich możliwych instalacji, gdyż jest to budynek, który ma swoje lata, tak żeby było nie tylko estetycznie, ale również bezpiecznie. Ten remont to prawie 970 tysięcy. Z tego 76% to są koszty pozyskane ze środków zewnętrznych, resztę dofinansowuje miasto, z czego się też bardzo cieszymy. Ten obiekt, gdyby nie dofinansowanie, był zniszczony, tak? On by po prostu stojąc w tej formie na pewno nie doczekał kolejnych lat. Natomiast przez to, że realizujemy tutaj te prace termomodernizacyjne i modernizacyjne, ma szansę również wpisać się w jeden z obiektów nie tylko kulturalnych, ale też pięknych historycznie. Zakończenie pierwszego etapu zaplanowano na wiosnę. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, mała sala będzie służyć mieszkańcom już jesienią. Przez wiele lat placówki Miejskiego Ośrodka Kultury były bardzo eksploatowane. W ostatnich latach dzięki miejskim funduszom i środkom z budżetu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obiekty poddawane są kompleksowym renowacjom. Takie prace, począwszy od modernizacji instalacji wodnej, elektrycznej, wymianę okien i drzwi, na kompleksowym remoncie sal kończąc, przeprowadzono już w dzielnicowym Ośrodku Kultury w Pawłowie. W listopadzie ubiegłego roku oddano do użytku odrestaurowany obiekt w Kończycach. Po pracach w Biskupicach przyszła kolej na zupełnie nową inwestycję, czyli remont małej sali w Parku Hutniczym. To ważny moment w życiu szkoły. Umowa z Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii to dla uczniów szansa na poznanie świata nauki z innej strony. Młodzież będzie mogła brać udział w zajęciach prowadzonych przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii. Widziałam, że te zajęcia są bardzo ciekawe, młodzież była zainteresowana. Będą mogli zobaczyć, nad czym ta fundacja pracuje, jakie ma osiągnięcia, bo to są osiągnięcia naprawdę światowej wagi. Myślę, że również zachęci ta współpraca młodzież do podjęcia studiów na przykład biotechnologicznych, aby potem móc w takiej fundacji pracować. Młodzież interesuje się robotyką na przykład, no więc mamy ten program związany z Robin Hardem, który nawiasem mówiąc niedługo już będzie zastosowany w szpitalu. Wszystkie te nowoczesne technologie związane z komórkami macierzystymi, z hodowlą komórkową, z genetyką. To są takie obszary, jeżeli ktoś się interesuje biologią i czuje, że to jest coś, co ma znaczenie coraz bardziej praktyczne. Po prostu, kiedyś to była nauka, a teraz to jest po prostu, no coraz bardziej ma to praktyczne znaczenie w diagnostyce. Spotkania z zabrzeńskimi naukowcami mają być dla młodzieży nie tylko inspiracją do działania. To także szukanie odpowiedzi na kluczowe pytanie, co dalej, jaki wybrać kierunek studiów. Dzięki tej fundacji możemy się wiele dowiedzieć, między innymi dlatego, że nasz profil to jest rozszerzeniu biologiczno-chemicznym, więc osoby, które w szczególności chcą studiować w przyszłości medycynę, mogą skorzystać na tym, dowiedzieć się wielu przydatnych informacji, zobaczyć, jak to wygląda z tej drugiej strony,
szczególnie jeśli ktoś na przykład myśli o tym, żeby studiować medycynę i specjalizację z kardiochirurgii. Myślę, że taką fajną rzeczą, którą moglibyśmy zacząć, to byłoby na przykład, nie wiem, w szpitalu kardiologicznym w Zabrzu jakieś wykłady albo pokazanie nam całego oddziału, no coś, żebyśmy mieli styczność tak z tą medycyną, no bo w sumie jak możemy się dowiedzieć, co chcemy robić, skoro nie mamy takiej, jakby można powiedzieć, styczności. No na pewno jest to jakaś szansa na rozwinięcie swojej wiedzy, gdzieś pójść gdzieś dalej, nie skupiać się tylko na tym, co ściśle realizujemy w szkole materiał, tylko coś poznać, coś więcej, coś nowego i na pewno też jest to bardziej interesujące niż siedzenie ciągle w szkole przed książkami, tylko gdzieś wyjść, zobaczyć coś nowego. Zespół Szkół Ogólnokształcących to druga szkoła w Zabrzu, która podpisała umowę o współpracy z Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii imienia profesora Zbigniewa Religi. Pierwsza było trzecie liceum, teraz jest pierwsze liceum i gimnazjum, więc druga i trzecia jednocześnie. Z tym, że takich szkół jest więcej, z którymi mamy podpisane umowę, bo jest długoletnia współpraca z liceum ogólnokształcącym w Cieszynie, z technikum chemicznym w Tarnowskich Górach. No, jest sporo takich szkół. Przed młodzieżą zespołu szkół ogólnokształcących zatem wiele ciekawych inicjatyw i przedsięwzięć z udziałem zabrzańskich naukowców. Jeżeli ktoś interesuje się sztukami plastycznymi, no to nie może wybrać lepszego miejsca do edukacji niż szkoła plastyczna. Opinię Agaty podzielają wszyscy uczniowie zabrzeńskiego plastyka, bo to miejsce na edukacyjnej mapie Zabrza, gdzie młodzież może zdobyć wykształcenie ogólne, ale przede wszystkim może rozwijać wyobraźnię, kreatywność i zdolności manualne. Jak poznaję ludzi z innych szkół, to wiem, że no nie potrafiłabym chodzić do takiego normalnego liceum, bo tak się mówi, że nasze liceum jest trochę inne niż wszystkie, no i to się jak najbardziej sprawdza. Co jest w nim wyjątkowego? No myślę, że przede wszystkim atmosfera, no i ludzie, którzy ją tworzą, a przede wszystkim nasi nauczyciele, bo są tacy z nami bardzo zżyci. W tym roku placówka, która wykształciła prawie 1000 młodych artystów, obchodzi 20 jubileusz swojej działalności. Szkoła podstawowa numer 35, która mieści się w siedzibie zespołu numer 18, już 80. Stworzenie tej placówki to nie było takie proste. Dziś nam się wydaje, że to jest coś naturalnego. Zabrzańska Szkoła Plastyczna, któż by sobie wyobrażał dziś Zabrze bez szkoły plastycznej. 20 parę lat temu rozmowy wyglądały inaczej i przekonać środowisko decydujące o kształcie naszego miasta do tego, żeby utworzyć taką szkołę, wcale nie było takie proste. Myślę, że ta atmosfera pracy, to wszystko, co widzimy, przekonuje, że to był dobry kierunek, że to były dobre działania. Wykształciliśmy w Szkole Plastycznej wielu wspaniałych absolwentów, o których dzisiaj słyszymy i w kraju, i za granicą. Nasi uczniowie biorą udział w wielu konkursach, wygrywają je, to są konkursy sukcesami. No w tym momencie właśnie nasza młodzież, piątka młodzieży ze szkół plastycznych jest w Essen na Międzynarodowej Wystawie Sztuki Młodzieżowej i tam wystawiają swoje prace razem z młodzieżą z całej Europy. Sukcesy w konkursach, przeglądach artystycznych, to wszystko buduje klimat plastyka i sprawia, że młodzież do tej szkoły chętnie przychodzi. Jubileusz placówki zainaugurowała wystawa poplenerowych prac uczniów w Miejskim Ośrodku Kultury. W Zabrzu bardzo interesująca jest architektura i na moim obrazie też to jest widoczne, że właśnie ten element mnie bardzo interesuje. Myślę, że też ciekawym obiektem do przedstawiania jest zieleń, bo Zabrze jest też miastem, w którym ta zieleń jest dość rozwinięta, mamy wiele takich zielonych skwerków i dobrze, że ludzie chcą to przedstawiać, dobrze, że jest to gdzieś utrwalane. Jest to wystawa poplenerowa, po plenerze miejskim w Zabrzu. W naszej szkole odbyło się przez te 20 lat bardzo, bardzo wiele plenerów. Starałam się policzyć, było ich około 70, myślę. Te miejskie dopiero organizujemy od zeszłego roku. We wrześniu nasza młodzież maluje miasto. Jest pewna specyfika takiego pleneru miejskiego. Jest troszkę inny niż właśnie plener w naturze. Muszą skupić się bardziej na perspektywie młodzi ludzie, na formie, może bardziej niż na kolorze. To dopiero początek, bowiem zespół swój jubileusz będzie świętował na wiele sposobów. W piątek będziemy mieli wystawę nauczycieli artystów, którzy przez te 20 lat w naszej szkole pracowali, a w sobotę uroczystość jubileuszowa w Teatrze Nowym. Proszę, to jeszcze nie koniec, bo 18 czerwca zapraszamy wszystkich mieszkańców Zabrza
na piknik jubileuszowy na plac naszej szkoły. Tradycją naszej szkoły stało się to, że na pikniku w plastyku gościmy mieszkańców i przyjaciół szkoły. Pracę uczniów zabrzeńskiego plastyka w Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury można oglądać do końca lutego. Na uroczyste otwarcie wystawy prac nauczycieli w Galerii Cafe Silesia zapraszamy w piątek o godzinie 18:00. Tak, szkoła podstawowa nr 30 wyglądała w marcu 2015 roku, kiedy termomodernizacja placówki trwała już pół roku. Tak, szkoła wygląda dziś. Było strasznie odrapane od zewnątrz, no i brudno było dosyć też na zewnątrz, no i zimno było w szkole. A teraz w naszej szkole jest właśnie ciepło. No, na zewnątrz, jak i w środku, było popsuto trochę, ściany były takie trochę bez tynku, no a teraz jest pomalowane, ładne, ocieplone. Jest lepiej niż było, są lepsze kolory, jest ogólnie lepiej. Fajnie jest. No teraz jest ciepło, no i szkoła ładnie wygląda też od zewnątrz, no i chyba dzieci lubią chodzić teraz do tej szkoły, bo im się podoba. Termomodernizacja szkoły trwała do listopada ubiegłego roku. Zakres prac, jak widać, jest ogromny, łącznie z dociepleniem wszystkich przegród zewnętrznych, z dociepleniem również przyziemia, z izolacją przeciwwilgociową przyziemia, docieplenie stropodachu, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana stolarki okiennej, tej, która jeszcze wcześniej nie była wymieniona, jak również kompleksowa wymiana centralnego ogrzewania, instalacje centralnego ogrzewania. Wymieniliśmy dwa kotły węglowe na kotły gazowe. Wymieniliśmy również, co się rzadko zdarza w placówkach oświatowych przy tego typu remontach, całą instalację elektryczną, instalację zimnej, ciepłej wody oraz instalację kanalizacyjną. Nowa kotłownia była jednym z najważniejszych elementów modernizacji. Mieliśmy kotłownię starą, ponad 55-letnią na paliwo stałe, czyli na koks, która była bardzo już awaryjna, kotły stare i tą kotłownię zbudowano całkiem od nowa. Teraz mamy nowoczesną kotłownię gazową, czyli na paliwa gazowe, na gaz. Termomodernizacji poddana została także sala gimnastyczna. Tak gruntowny remont to dla szkoły szereg korzyści. Szkoła zyskała oczywiście piękny wygląd, nową elewację mamy. No i lepsze warunki, została wymieniona cała elektryka, wszystkie lampy w szkole, więc mamy teraz odpowiednie oświetlenie, odpowiednią ilość luksów na stanowisku pracy. To jest bardzo ważne dla zdrowia i funkcjonowania dzieci w szkole. To nie jedyne korzyści płynące z remontu. Szkoła zyskała także nowe sale, między innymi pracownię komputerową, a dzięki nowej kotłowni udało się także stworzyć nową salę dla dzieci. Jest to sala, która jest nam bardzo potrzebna, bo mamy bardzo dużo dzieci w oddziałach edukacji wczesnoszkolnej i dużo dzieci na świetlicy, dlatego ta sala, którą tutaj widzimy, bardzo nam jest po prostu niezbędna. Udało się ją pozyskać ze starej kotłowni. No, jest to nie do porównania to, co było przedtem. Jest wyremontowana, mamy tutaj zakupione nowe meble, które już środki na te meble były pozyskane wcześniej, przed termomodernizacją. No i dzięki temu dzieci zyskały nową salę do zabawy. Nie bez znaczenia są także oszczędności finansowe dla szkoły oraz korzyści dla środowiska. Placówka była 30. szkołą podstawową, która zyskała nowy wygląd dzięki miejskiemu programowi termomodernizacji obiektów oświatowych. Tak się dobrze składa, szkoła podstawowa nr 30, 30 placówka, a jednocześnie 14 przedszkoli zostało termomodernizowanych za kwotę około 90 milionów złotych. Połowę tej kwoty dopłaciło miasto, drugą połowę pozyskaliśmy zarówno z Narodowego, jak i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. I bardzo się cieszymy, że ta szkoła o takich tradycjach została tak pięknie termomodernizowana, bo to jest przykład, że coraz lepiej dbamy o nasze placówki oświatowe. Koszt termomodernizacji placówki wyniósł ponad 2 200 000 zł. Flanelowa koszula, gumioki, hełm oraz lampa – to niezbędny strój, by zjechać na nowo otwarty poziom 355. Tak właśnie rozpoczyna się przygoda z kopalnią, zabytkową kopalnią Gujdo w Zabrzu. W typowej trasie szychta będą wykonywane również różne prace górnicze, absorbujące troszkę fizycznie. Tak jak widzieliśmy, cięcie klocka, skręcanie rurociągu, zakładanie taśmy na przenośnik taśmowy. Będą to krótkie prace, niemniej absorbujące fizycznie, żeby
poczuć, na czym ta prawdziwa praca górnika polegała. Od 2007 roku podjęliśmy się niełatwego zadania eksponowania turystyki poprzemysłowej, eksponowania szlaku, który pokazuje przecież dziedzictwo postindustrialne tu na Śląsku. Dziś rok 2016, a my odsłaniamy kolejne przestrzenie, a my pokazujemy kolejne etapy tego pięknego szlaku turystycznego, który potrafi zachwycić. Trasę bardzo surową, taką bardzo górniczą i równocześnie bardzo ciekawą historycznie, bo to ostatni obszar eksploatacji kopalni M300, który będzie można zobaczyć prawie w takim stanie, w jakim ona została zostawiona po zakończeniu eksploatacji. W dniu otwarcia trasy do Zabrza przyjechali goście, dla których kopalnia jest pełna tajemnic. Jestem po raz pierwszy w Zabrzu na Guido, jestem po raz pierwszy w prawdziwej kopalni, która jest, jak wiemy, zamieniona w muzeum i po raz pierwszy będę zjeżdżała na dół, poza jakby takim epizodem wieliczkowym, no ale to sól, a nie węgiel, więc jakby nieco inny surowiec, także powiem, że ja mam troszeczkę takiego strachu, żeśmy tutaj z Beną mówili, mam takiego klaustrofobicznego stracha, no ale trzeba przełamywać swoje lęki. A kiedyś miałem okazję być na dole, ponieważ podjąłem studia na Wydziale Górniczym, ale niestety po pierwszym roku, a właściwie może niestety, zrezygnowałem. Także byłem na praktyce, ale to parę razy tylko byłem na dole. Ale myślę, że po tylu latach na pewno zrobi to wrażenie, bo za każdym razem to robi wrażenie. Najnowsza propozycja kopalni Guido już teraz wzbudza spore emocje, bo takiej atrakcji jeszcze nikt w Polsce nie zaproponował. No to specjalizacja regionu, ta postindustrialna turystyka, szlak zabytków techniki to unikatowe wydarzenie na skalę polską, ale jedne z nielicznych w Europie. Zabrze zaznacza się na mapie turystycznej Polski, już wchodzi do zagranicznych przewodników. A to jest takie wydarzenie, które jest jednym z kroków, tak, do stworzenia, no myślę, najlepszego, to muszę powiedzieć, najbardziej autentycznego Muzeum Górnictwa Węglowego na kontynencie. Poziom 355 to tylko fragment dużego projektu inwestycyjnego, dedykowanego turystom, którzy odwiedzą Zabrze. Jego całkowita wartość to aż 200 milionów złotych. W tym roku czeka nas, mam nadzieję, kilka otwarć. W maju chcemy otworzyć Stolnię Królową Luizę, lokalizacji przy ulicy Sienkiewicza. Na powierzchni Park 12C, czyli przestrzeń rekreacyjno-edukacyjna dla dzieci i rodzin z dziećmi i Park Techniki Wojskowej. W drugiej połowie roku chcemy uruchomić pierwszą część trasy w głównej kluczowej Stolni Dziedzicznej. Trasę pomiędzy szybem Karnal, a więc pomiędzy lokalizacją przy ulicy Wolności 410, a szybem Wilhelmina. Już teraz zabytkową kopalnię rocznie odwiedza ponad 100 tysięcy osób. Poszerzenie oferty to kolejny element wpływający na wzrost atrakcyjności Zabrza. Liczymy na turystów nie tylko z Polski, ale i z zagranicy. Guido już jest marką Zabrza, już jest rozpoznawalne, jest oczywiście największą, jedną z największych atrakcji zabrzańskich. Mamy nadzieję, że poszerzenie oferty kopalni, no przyczyni się do tego, że tych odwiedzających będzie jeszcze więcej. Jakie wrażenia się Państwu podobały? Wrażenia niesamowite, naprawdę wiele emocji się tutaj pojawia, ale oprócz tych emocji to, co jest najważniejsze, to takie zdanie sobie sprawy z tego, jak ciężka była praca górnika. Ludzie z całej Polski przyjadą i zobaczą, jak wygląda prawdziwa praca prawdziwego górnika, którego górnicy nazywają jak? Dolnicy. Pozdrawiam wszystkich górników, zwłaszcza z tego miejsca. Otwarcie poziomu 355 połączono z oddaniem do użytku turystów zmodernizowanej części naziemnej kopalni. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова